let's get this done. Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i Lusior. Witamy was w kolejnym odcinku kooperacyjnym. Nie wiem, to powiedzmy, że będzie drugi. Nie wiem, ja w ogóle muszę to zrobić jako osobną serię. Bo mam i single player i ten co-op. I tak myślę, że chyba lepiej będzie je oddzielić. Dobra, no. Słyszę już tu czerwoną skrzynię, to ona jest pewnie nad nami. Jest pod nami. Ogarnęliśmy już sobie system oznaczania celów. To było nam niezmiernie potrzebne. Okej, okay, i tu jest skrzynia zamknięta. Nie mamy jeszcze wytrychu i nie potrzebujemy. Ja mam wytrych. Ja mam wytrychy, tylko że nie mam tego. Umiejętności. Mhm. No to zostawimy te skrzynie na później. Dobra, to oznaczaj cel na LBA i... Możemy znowu zacząć od tej misji kooperacyjnej, tylko się waham, czy nie, czy on znowu Uplay nie wywali. No, to może być. Więc może, czekaj, zostawimy sobie tą misję na później. Ja sobie ją oznaczę na LBA, że ta misja jest mniej więcej gdzieś tutaj, dobra. To ja zobaczę na mapę, czy nie ma gdzieś tutaj czegoś interesującego. No i przy okazji jest kolumna, filara świecąca się na fioletowo. Fajnie to tak? Wygląda, tak. Od dołu do góry jest taka filara. Mm. Więc to czekaj. Ja ją tu zostawię. Będzie ona nam... Nie wiem, pobiegamy... A no. Pobiegamy trochę po otoczeniu, coś pozbieramy i możemy ewentualnie ponownie spróbować jakąś misję. No możemy. Więc no, może byśmy już ruszyli się. Co, masz jakiś cel? Ehe, co żonglujesz? No, to wystarczy wyciągnąć ten. Aha. I przytrzymać. Aha. Dobra. Dobra, biegaj. Zobacz, gdzie idziemy? No. Możemy iść... Może oznacz, no, może oznacz swój cel. Gdzie tylko się zastanawiam, gdzie moglibyśmy pójść. Po prostu zaznacz. To jak ja zaznaczyłem, tylko że to jest jakby nasz cel. Możemy skoczyć na tamten... Na tamten most. Mm. Na, nie na most, tylko na tamtą wieżę. No, okej. Co tam jest? Nawet widzę. No. To jak idziemy? No pewnie. Nawet widzę tam skrzynię. Chyba, że... A, no to dobra. Najpierw sprawdzę, gdzie ty idziesz. Jeżeli to, co miałeś... O! Już do zabicia czekaj. Mamy, na dzień dobry. A, to czekaj. Ja zaczynam od sieki od razu. O, posprzątałem, sorry. A, dobra, dzięki. To idziemy. No moment, o, czekoladę koleś miał. Tutaj jest skrzynia. Koleś miał czekoladę. Czekaj, no, no, what the fuck, na krześle się zbudowałem. Ja jestem w skrzyni, przy skrzyni. Aha. Ile jest? Moment. Ile? 250. O! Nowa sumka. Rekord. No. No czekaj. Teraz ja sobie otworzę. Okej. Okay. Czekaj, bo tutaj jest jakiś ten. Tego zestrzel. Dajesz. No to czekaj. Chcę zobaczyć to. Chcę to na własnej skórze zobaczyć. Czekaj, rzucę mu bombę, okej? Okay? Piśk! Czekaj, o kurde. rzucę mu bombę. No. Dobra, i strzelaj. Strzelaj no! Piśk! Ładnie. Ej, tam jakiś jest 25 metrów. Dobra, następny. Do sianka. To już mój jest. Okej, pięknie. Dobra. To co, to idziemy na tą wieżę? Ok. To może ją oznacz LBA, co? No. Żeby była wiadomo, czekaj, tylko muszę wyjść. A. Ale też żeby widzowie widzieli na przykład dzisiaj kiedy... Na taką wyższą? A nie, bo ona jest tutaj blisko. No dobra, to w sumie. No i która wieża? No ta co tutaj jest, ta czarna. Aha, czarna, a ta wieża, punkt widokowy. No. No to idziemy. Nie ma problemu.
O kurde, tam trochę... Chociaż tak szczerze, to tutaj się tak szybko można poruszać po tym Paryżu. No, no to dobrze, nie? No to właśnie bardzo dobrze. Tam widzę dwóch strażników. Ej, patrz jak my wyglądamy zarąbiście. No. Dobra. Czekaj. Zaskoczymy? Nie wiem. O, i tam jest skrzynia przy okazji, widzę. Ale to trzeba... To skaczemy? Najwyżej obydwoje umrzemy. YOLO! Jest! Aż mi się urwała jedna ręka. No, też tak grałem. A, ty tam... Dzień dobry, dzień dobry. Piśk! Piśk! To ja się już zajmę skrzynią. I sumka jaka jest, to... 150. 150? Tak, chodź tu. Gdzie jest ta skrzynia? Ta, no tu. A dobra, widzę. Okej. Okay. Ja jeszcze słyszę te dźwięki, jak otwierasz tam skrzynię. Ja też słyszę. Takie, o, 150. Dobra, co dalej? No to dawaj, do góry się wspinamy. O, witam panów. A, o, no, zabiłem? Podwójnie? A, podwójnie żeś go zabił. To dobrze, czyli skill działa. A ty masz podwójne zabicie? Tak, od razu wydałem całe 4 punktów. Dobra, ucieczka. A teraz ich jest za dużo trochę. Ja uciekam na tą wieżę, tylko gdzie ona jest? Ona jest za mną. O, tam jest już. O, sorry, popchnąłem cię. Nie, nawet tego nie poczułem. Wiem, ale ja widziałem taką animację jak... Aha. Ten. No. Przeskoczyłem cię, dobra. I co, i ten punkt widokowy razem robimy? Działa to jakoś? No. Ciekawe, no... Śmiesznie będzie, jak się we dwójkę zdrapiemy i siądziemy na tym. Dobra, to ty pierwszy checkpoint. LOL! To ja pierwszy. No to dawaj. A poczekaj, nie, ty pierwszy, czekam. Tak? No, możesz. Ustępuję. I co? Odświeżasz? No. Ej, ile tu jest typa? Dobra. Już odświeżyłeś? Dzięki. Ja moja kolej. Zajdź niżej. Ok. No. Czekaj. Coś nie mogę odświeżyć, bo to chyba... W ogóle ci się odświeżył ten punkt? A to tu znaczy... jest! Czekaj, patrz, tutaj. Gdzie? Bo ja użyłem po prostu tego... A tutaj, orbu, patrz, coś tam. Patrz, gdzie ja tu jestem. Ty i odświeżamy się razem, ja pierdziela. Tak? Tak. Świetnie. Ej, patrz, jak to masakra. Kurde, jaki widok. Nie, ja skoczyłem. Dobrze, że nie spadłem na sam dół. Dobra, teraz ci ustąpię miejsca. Ale fajnie by było, jakbyśmy razem zrobili skok wiary. Czekaj. Ja muszę tam zejść najpierw. Ej, no, koleżko, gdzie ty? No, chodź. Okej. Dobra, o luju, ale to zarąbiście. Ja cię widzę, jak ty się styrmasz po tym. Aha, czekaj, nie, bo ja chcę sobie jakoś ten skok wiary zrobić. Dobra, ja sobie zrobię z mniejszej wysokości. Dobra. Genialnie to wygląda, ja widzę, jak ty tak biegniesz. Ej, rób! Robiłeś? Nie. Jakbyś tak zrobił, jak no to, ja ten. Czekaj, jeszcze raz, no to znaczy 4 dajesz. Ja nie mogę już synchronizować. Ale skok wiary! Jak? No tam. A jest tu gdzieś sianko? No jest! No już dajesz. Jak zginę, to jol! Jeps! To zleciał! No byłeś. To płaczesz! To płaczesz! Kurde! Cicho! O, trochę przyszło. Okej, już. O kurde! Worduju, oni mnie zabili. Czekaj, najpierw to muszę ich wybić. Aha! Jakżeśmy się załatwili! Ale ten skok wiary był epicki. No nie ma co. O dobra, przynajmniej żeśmy się tu zrespili. No to żeśmy dostali po dupie. Dobra, mniejsza... No tutaj gdzieś jest kokardę. No,
Czekaj, no to idziemy, no. Coś... A tutaj jest typu. No to ty wypada! A, proszę, dostał. Czekaj. Jeps! Yeah, o, tutaj jest kolejna zamknięta? Zamknięta. Ale ja nie mam. Nie możesz. No. Czekaj, tą kokardę ogarnąć trzeba. I jest tu już od razu jakaś misja kooperacyjna. I znowu... Tak? I znowu stopera nie włączyłem, no. Zapominam. Za dobrze nam się gra, żebym ja w ogóle o czymś innym pamiętał. To idź, wiesz gdzie jest ta kokarda? Bo ja jej nie widzę. Dobra, to na zewnątrz pewnie. I po dachu się zaślizgałem. Okej, szukam wejścia. A, pewnie tu będzie kokarda. Dobra. Ja gdzieś tu patrzę. Już ogarnąłem to miejsce. Dobra, kokarda jest tam, gdzie jestem. Aha. No jesteś, jesteś nade mną. No wiem. Tylko muszę zejść. No ja poczekam. No mogliśmy tych bomb dymnych użyć, powiem ci szczerze. Ale ty je rzucić masz? Z takiej wysokości? No ja mam 5. No to dobrze, no to mogliśmy... Na następny raz jak jest jakaś akcja, to musimy te bombki rzucać. Bo wtedy nie oberwiemy, jest większa szansa na przeżycie, chono tu. A gdzieś ty wszedł? No jak mówię, ty no wszedł? Mówiłem ci, byłem pod tobą. No wiem, tylko... No tutaj, tu się wspinasz. A, dobra. Dobra. Widzisz, mam oczy. Masz nawet okno. Tu. A jest, dobra, nie w tą stronę, tylko w tą... Jeps, wchodź przez okno. No wchodź przez to okno. No chodź tu, zapraszam. O, jestem, ładnie, dobra. Jak gimnastycznie to zrobiłeś. Dobra, tu kokarda, tu. No wiem, tylko chcę zobaczyć na tych typów. Mhm. Okej, jest. No to ich ogarniemy, nie? Czekaj. Ja spróbuję, czekaj. Co, a zestrzelić go? No, czekaj, wyciągnąłem. Wyciągnąłem. Jeps. Zniknął mi. Możesz go zabić, bo mi zniknął za tym. Dobra, powitam. Bo mi po prostu... A, widzę kolejnego. Z pola widzenia ci zniknął. Poszło? Co jest? No strzelam i strzelam normalnie. Normalnie trzeba to zrobić. No chyba już nie jesteś wystarczająco podszkolony w strzelaniu. No. Dobra, przestępcy przyszli następni. No kurde, obij tą latarnię. Gdzieś ty poszedł? Gonię tego. No, jeszcze chwilę, bo jest wolny grubasek. Okay. Idę tam do ciebie. No, pićk! O, pięknie. A się przewrócili. Jak goniłem go, no nie? I szło dwóch typa i oni się przewrócili, jak ja jednego z nich zabiłem. Oha, tu trochę przycina, ale to lekko. Dobra, to co robimy? No, widzę, że nie wiem. Kogoś... Ja tu morduję wszystkich. No to nie wiem, coś oznaczmy. Może jakaś misja, no. Już, albo nie wiem, jeszcze coś po eksploracji. No możemy zrobić. Na pewno? Możemy zebrać jeden artefakt. Gdzie widzisz go? Naprzeciwko nas. Aha. Jak weźmiesz sobie. Jest taka biała skrzynia, czerwona skrzynia i tak tworzą trójkąt z artefaktem. A no to może oznacz nam to na LBA. No to czekaj. Oznacz to jakoś. Mniej więcej tak jak ty to widzisz. I wtedy będziemy mieli ten namiar. Wszyscy będziemy mieli. Nawet wiesz co, ja tego nie widzę. Ale... Możesz zaznaczyć mniej więcej, gdzie to się znajduje. I wtedy już będziemy mieli tak ślad. No. No to... W tamtą stronę. Aha. O, jest. Zaznaczyłem? Jest. O, jest znacznik. Pięknie. O, jest tam stuk siana, ale ja go zabiję. Dobra.
coś już mi tam poszedł. Okej, jestem. Tutaj jest jakieś zabicie przestępców. A tutaj jest ten artefakt. Co? Tu. Aha, już czekaj, bo chcę tarcza tam dostać. A wiesz, trochę ciężko. No właśnie, to jest ciężkie wchodzenie to. Masz to? Ogarnięte. To jest odznacz ten cel. Żeby ci nie przeszkadzało, bo wiesz. A jak się go odznacza? No LBA, tak samo. Jak go zaznaczasz, to go też i odznaczasz. Okej. Okay. No okej, okay, to też ogarnę. Można tych przestępców ogarnąć. Tylko jak tu stąd. To trzeba. No właśnie. Ale fajnie tu, w tym budyneczku. I większe pomieszczenie, w ogóle są schody. No to jest najlepsze, że wchodzisz sobie do budynku po prostu. No. Czegoś takiego to po prostu jeszcze nie było. To jest totalna nowość. No. To gdzie teraz? Pominujesz? Za kolejny najazd? Ale jestem. Czasami mam takie dosyć grube ściny, ale... Próbuję wyjść z tego budynku, ale nie mogę. Ty wyszłeś? Okej, jest coś. Myślałabyś, że twoja pomoc. Biegnę tam, biegnę. Nie rydaj. To zastrzel jednego. Czekaj, już tu się w nich... Oluju, ja uciekam! Uciekaj, asasynie! A, taka podwójna bomba. Chyba musisz mnie uratować. Ja cię poratuję. Okej, już. Dobra, podnosimy. Proszę. Nie przeszukujemy ich? Ja przeszukuję. Dobra. Dzielimy się majątkiem. Co? Znowu jest. Czekaj. Oluju, zabiłeś go? Czekaj. Nie, żeby mnie nie strzelił. Okej, ja uciekłem, sorry. Użyłem bomby, więc ich możesz teraz zabić. Czekaj, ja się muszę uzdrowić. Uważaj, żeby cię nie zastrzelił. Ale ich tu jest jeszcze czterech. No dobra, oluju. Gdzie oni są? Aha, padliśmy. Jak on... Miałem całe życie. Dobra, trudno. Próbowałem rzucić tą bombę, ale nie zdążyłem. Nie no, nie ma problemu. Uczymy się spokojnie, no. Przecież w końcu mamy rang... Ja mam rangę uczeń, a ty nowicjusz. No. No wiesz, no, trochę jeszcze czasu mamy, żeby to opanować. Dobra. Poza tym trochę czasu minie, zanim my będziemy tak, wiesz, super wykokrzeni. No, dokładnie. Dobra, to gdzie masz zamiar wyjść? Dalej. Tam oni idą ci goście. To ja ich mogę zajść z tyłu. Czekaj. Oluju, ile ich tu jest? Moment, posprzątamy zaraz. Okej, jest. Oluju, ja uciekam! No oni są ciężcy. No. O kurde, ale oślepienie. Dobra. Pomożesz? No biegnę. Jeps. Ale,
Pięknie, pięknie, Core. Cooperation. Dobra, działa. Czekaj, ja tutaj posprzątam jeszcze niedobitku. I z tym, że paskudzimy podłogę. No trochę żeśmy napaskudzili. Dobra. Trzeba ich jeszcze przeszukać. No, dodajesz, tam chyba jeszcze możesz innego. No. Pięknie. Ale akcja całkiem fajna wyszła. No, pomimo tego, że było, byli ciężko zbrojni, to da się ich zabić. Dobra, to kieruj. A, tu jeszcze można jednego, się to ogarnie. Dobra. Tutaj są jacyś przestępcy. Dobra. O, jest. Na tym świecie. Pig! Ale no, dostał. Widziałeś, jak go zabiłem. Gdzie ty jesteś? Aha, ty tam poszłeś. Nawet nie pytaj, jak to wyglądało. No to zobaczę u ciebie na odcinku. Pewnie. To chodź na dach jakiś. No już. Trzeba jakoś obczaić kolejny cel naszej własnej misji. Chyba że możemy zacząć jakąś kooperacyjną. No jak chcesz. Bo minęło na razie jakieś, nie wiem, 15 minut, ale to... Nie wiem. Mieliśmy jeszcze te skrzynie w ogóle ogarniać. Musimy no. Te hajsy pobrać. Ej, a myślisz, że na tej wieży przed nami, tej takiej z czteroma tymi wieżami... No. Jest coś, jakiś punkt widokowy? Sprawdzę to. Sprawdzimy. Punkt charakterystyczny. Latusz, ja tutaj patrzę. Jest czerwony teren, obszar. No jest, no ale... No jest czerwony teren, moglibyśmy tam pójść. Sprawdzę poziom trudności tego. O kurde. Aha. Nie będzie łatwo. Od razu ci mówię, że nie będzie łatwo, ale... Chcesz no to my tylko się chcemy wspiąć. Aha, tylko wspiąć się. No możemy się tylko wspiąć. A jest checkpoint. Znaczy checkpoint, punkt widokowy. No jest. Dobra, no to możemy go ogarnąć. Doskoczyłem. o, przecież zastrzeżony. No to wiesz, tutaj moglibyśmy... Po linie kolczko. Tu moglibyśmy się wykazać... Co on zrobił? Moglibyśmy się tu no. Wykazać niewykrywalnością. Żeby to pokazać jakoś. Że w takich punktach zastrzeżonych powinniśmy być niewykrywalni. No, ja tu się wspinam do góry. Dobra, słyszę już punkt widokowy. O kurde, trochę jest tych strażników, powiem ci szczerze. Ale na górze ich nie ma, na całe szczęście. Co on zrobił? Co? Skoczył w drugą stronę. Dobra, to daj mi umrzeć, idź do góry. Nie, pomogę ci. Ty też tak skocz z góry. Ja wolę ci pomóc, niż doprowadzać do takiego stanu. Ja jestem z drugiej strony! No, wiem. Ups. A jak ty żeś mi pomógł? Ej, ty mi pomogłeś przez mur. Aha. Czekaj. Biją cię tam? Nie, ja go tam ubiję, spokojnie. Przyda ci się... Nie, to nie poradzę. Tak? Dobra, ładnie, dostał. Oluju. Ej, ja tu skoczę, spadam, no nie, a tu są strażnicy. No, nie daj się wykryć, czekaj, koleś, masz jakąś bombkę dymną? Luju. Nie ma, no ja już jestem bez bomb. Pozdro. Czekaj, ja muszę znowu się spiąć na dach, żeby się tam dostać. Powiesz, jak to? No, ja się wspinam na dach, wiesz? Ja już zaczynam się spinać. To dobrze. Znaczy na wieży bym bardziej powiedział, niż na dach. A, dało radę. Przeszło. Dobra. I tu już powinniśmy być cichutko. Co ja zrobiłem? Co mianowicie? Ty mnie widzisz? Tak. Bo ja jestem tak jakby w budynku. Co? Nie. Wspinaj się. Ja ciebie widzę, no się ze mną tu wspinasz. Oluju. Coś zrobiłem? Wspinaj się, spokojnie.
czekam. Czekaj. Bo jestem za... Ty żeś wbił do środka? No właśnie, ja się wbiłem się. No to zejdź tam, chodź do tego punktu. No wiem, próbuję, tylko że ja jestem pomiędzy framugą a ścianą. Co? Zaraz tam wejdę i sprawdzę, co, coś ty zrobił. Za tobą. Ja pierdolę. Ej, co się dzieje? What the fuck? Pewnie będą tak siepie, no nie? I najlepsze jest to, że strażnicy cię nie widzą. Boże. To są strażnicy? Tak. Ej, to co ja mam zrobić? Ol. Czekaj. Może zrób tak. Czekajcie, chyba zrobimy cięcie, bo mój towarzysz ma taką sytuację niekomfortową, że będzie chyba musiał grę zrestartować albo nie wiem, cokolwiek. Dobra, to takie małe zadwu. Okej, już wróciliśmy, trochę było bałaganu. Dobrze, że wam nie pokazałem drugiej części bugu, bo to normalnie śmiechu warty były. Wypadłem poza mapę, w skrócie mówiąc. No dokładnie, czyli to, co już w sumie nawet może i widziałem ten bug. Dobra, to już się tu wspinam. Możesz pierwszy zsynchronizować się z punktem. Czekaj. Pozwolę ci. Okej, jestem. O luju, ale ty się też spinasz. Tak. Jak to fajnie wygląda? Czekaj, mogę mogę zsynchronizować. Jak to wygląda? Nie ruszaj się nawet. Ja pierdzielę. Dobra, stopera muszę znowu włączyć. Później byśmy mogli się przejść w następnym odcinku z koopa w stronę Notre Dame. Widzisz to? Aha, no widzę Notre Dame. Dobra, to skacz pierwszy. Skaczemy? Tak. A czekaj, może ja znajdę inny stuk siana, żeby to... Nie, dobra, jest tylko jeden. No, skacz. O luju, myślałem, że źle skoczyłem. Nie połamałem ci kręgosłupa? Nie. Dobra, dawaj, wychodzimy stąd? No pewnie. Ale czekaj, może ja sprawdzę na mapie, co się znajduje w ogóle. O, jest jedna skrzynia. Jest punkt nomad. Co kurde? Dobra, możemy iść jak coś. Nie no. Wiem. To przeszukujemy ten teren, czy wychodzimy? Bo już wiesz, nie chce się... No podobno to jest jakieś... Mówiłeś, że to jest jakiś trudny poziom. Znaczy, poziom trudności... znaczy ogólnie... No w sumie to jest czerwony. No nie, to jest czerwony, to jest punkt... to jest właśnie ten teren zastrzeżony. A to jest pomarańczowy taki poziom trudności. To jakaś żółta skrzynia, nowicjuszowskie skrzynie. Aha. No. Dobra. To czekaj, to ja też sobie wejdę tu. To nie wiem, ja bym oblukał tą zwykłą skrzynię. To wiesz co, ja... No to dawaj. Chodźmy tam. Czekaj, ja ją nawet zaznaczę, żeby było wiadomo. Dobra. No ja wiem, która. Dobra, to lecimy. Tylko nie wiem, czemu mnie oznacza tak, jak ja bym na przykład chciał, tylko oznaczę tak trochę kijowo. Dobra, doskoczę. Pięknie. Wpadłem do tego błota. To pozdro. Umyć cię już nie umie. Dobra, idzie. Jest tu coś. Tylko jak pewnie zakładam, jak tu się dostać do takiej skrzyni. No, skacz tam. Okej. Okay. Już niedaleko, widać tę skrzynię. Ło, jak on skoczył. A tu jest jeszcze kokarda. To idziesz do niej, a ja ją potem zbiorę. A widzę ją, ona jest na samym szczycie. O kurde, ale mi tu laguje trochę. O luju, ej, naprawdę to tak ładnie wygląda, że masakra. Gdzie ta skrzynia, no? Bez jaj. W tej skrzyni już trochę i nie mogę jej w ogóle wyczaić.
A skrzynia nie jest tam na dole? Czekaj, moment. Nie skacz, debilu! Skrzynia jest obok mnie, jakby coś. Serio? No właśnie... Tu? No, tutaj niedaleko. No właśnie jakoś nie mogę wyczaić. Dokładnie. No tu gdzieś, ale jej nie widać. Może gdzieś pod ziemią jest. Jak ja skakałem, nie tu gdzieś o nią zahaczyłem. Aha. Nie no, żartuję. Ale... Nie ma tu. Gdzieś pod ziemią musi być. Jakieś... Tutaj są jakieś schody, wiesz? No, czekaj, bo chcę się tam dostać. My sobie tutaj tak chodzimy, a tutaj jest... O, luj, idą strażnicy. Dobra. Okej. Okay. To nie idźmy tam, to może zajmijmy się jeszcze kokardką. No, ja kokardy już wziąłem. To ja jeszcze muszę ją tylko wnieść. A gdzieś jest na zewnątrz? No tak, to chodź za mną, to ci pokażę. Tutaj do góry. Aha, dobra, widzę ją nawet. I tutaj na tej wieży. Czekaj, muszę doskoczyć. Ło, ścinki małe. To ja tu na ciebie poczekam. Ok, spoko. Jest. Ale to zrobiście, wygląda jak z dwóch stron gościu się trzymają na tym drążku. Dobra, to nie wiem co z tą skrzynią, powiem ci szczerze. I czekaj, muszę to w ogóle odznaczyć jakoś. To co nam jest niepotrzebne. No. A ile jeszcze zostało ci tak minut odcinka? No nie wiem, w zależności po prostu od tego jak nie skończymy, do oporu. No chcę to, kurde... Tak szczerze to moglibyśmy jeszcze skoczyć teraz do tej katedry Notre Dame. Na pewno? Chyba, że jest za daleko. No nie wiem, można by było zaryzykować, ja sobie mogę zawsze zaznaczyć, gdzie ty masz tą katedrę. Czekaj, muszę wejść na jakiś większy ten i ja sobie ją no ja ją zaznaczę. No, przydałoby się po prostu. Czekaj. Aha, jak on się trzyma? Aha. W tamtą stronę. Nie, czekaj. Oznaczyłeś czekaj. Kogoś. Czekaj, bo mi się... Oznaczyłem to niby. Co ty zrobisz? Czemu jest odliczanie? Nie wiem, bo nacisnąłem naprzód. Coś takiego chyba... Nie mogę tego zaznaczyć. Ale czekaj. W tamtą stronę. No ja widzę ją z daleka tą na pewno idziemy do tej katedry? No jak chcę, no możemy, chyba, że nie chcesz. Żeś coś zaznaczył. No coś tam zaznaczyłem. Chyba, że cię nie interesuje to. Nie, wszystko mnie interesuje, można zobaczyć, nie ma problemu, mówię ci. Bo to będzie takie fajne, bo przy okazji parę gości rozwalimy, znając życie. No pewnie tak. Czekaj, spróbuję doskoczyć, doskoczę, idzie. Okej, bez problemu. Mi na ostatnim, w ostatnim momencie mi zeskoczył w drugą stronę. To dobrze. Dobra. Dawaj. Doskoczę! Poczekam na ciebie. Jest! Poczekam na ciebie w tym punkcie, co Zuzi go zaznaczył. Dobra, chodźmy już. Co, widzisz ją? One... Zabijamy go? Który? No tutaj. Dobra, ubity. Dużo hajsów mają. No. A tutaj jest też jakiś. Tutaj jest ich grupka. No. Ale gdzie dokładnie? Tutaj. To nie idziemy na tą katedrę? No to czekaj. No to ja już ich ten. To idź na tą katedrę, a ja już tam biegnę. No dobra. Zobaczymy co tam będzie. Znaczy checkpoint na pewno.
Zobaczymy, co tam będzie, bo mnie interesuje, bo się zastanawiam, co tam mogli umieścić. Punkt, który żeś zaznaczył? Bo trochę no, to mi przeszkadza czekaj. Na tej mapie. Oznaczyłem go, czy nie? No, oznaczyłeś. Ty masz kolor fioletowy i ty żeś to oznaczył. A zaznaczyłeś teraz dwa miejsca. Teraz odznacz... No właśnie. No właśnie, oznaczyłeś dwa miejsca i teraz je odznacz. Jak się odznacza? No tak samo jak się zaznacza LBA. Tylko musisz dobrze wcelować. Wciskam LBA. Ale musisz to kółeczko takie. A dobra, no wiem. I w tamto. Czekaj. Już odznaczyłeś? Oznaczyło się? Nie. No są. A dobra, mam. Postawiłem kolejne. To dobrze. Nie wiem, to możesz się przybliż. Przybliż się do tego punktu. A ja może spróbuję ten twój punkt odznaczyć, jeśli by się dało. Bo powinno być coś takiego, bo wtedy miałbyś problemu. Jebut. Okej, mam. No to teraz... Oznaczyłem. Trzeba po prostu bliżej podejść do niego. No, tak. No i teraz coś znaczył. No to już tam biegnę. A spróbuję właśnie. Nie, a nie tym. Ja się nie mogę, bo ja swoje pieniądze. Czekaj. Ustawiam. Okej, no posprzątane. Okay, a to teraz do tej katedry się udajmy w końcu. No, jestem ciekawy po prostu, co tam autorzy, wiesz, dali. No to zobaczymy. Właśnie będziemy teraz świadkiem. I możemy jeszcze potem po tym zrobić właśnie tą misję kooperacyjną. Uuu, skok wiary. No nie wiary, tylko do sianka. O, zaczyna padać. No. Trochę nam się pogoda zepsuła, ale z tym. Tak powiem ci, że we Francji robią bardzo wytrzymałe doniczki. Okay. Człowiek się na nich zawiesi i... Ja tu biegnę. No, trochę daleko. Tutaj, gdzie żeśmy w ostatnim odcinku robili punkt ten. Oluju, będziemy musieli przejść przez cały ten, przez rzekę. No, ja cię też widzę. To nie problem w sumie. To ogarnąć. W sumie. To ja skaczę do... To ja schodzę stąd i skaczę do siana. Gdzie jesteś? Gdzieś blisko? No, nie wiem, czy tak blisko. A skaczesz tam, widzę cię. Jakoś to ogarnąć. Chwilę na ciebie ten. Mhm. Ty czekam. Jest tu jakiś ten. Co? Artefakt. Czy co to tak? Jest? Punkt nomad, bo to jest. O, jest, widzę. Już to zbieram. To ja tam już skaczę i lecę. Aha, i może te punkty nomad dadzą nam możliwość otworzenia skrzyni. Nie wiem. Mhm. Zastanawiam się, ale. A, ty tam widzę, wybijasz też. Oluju, chyba będziesz musiał mi pomóc. Czekaj. Już schodzę i ci chcę pomóc. Jak tylko na. A w sumie ja już uciekłem. Aha. To jakby ci się chciało, to przy okazji możesz tam zabić paru gości. Ale... No dobra, to powybijam to. A ty zbierz ten punkt nomadu. Jak widzisz na mapie swojej. Czekaj, bo ja już płynę przez rzekę. A, to nie. To potem sobie zbierzesz. To... Nie wiem, ja sobie spróbuję mostem przejść. Jakoś nie jestem specjalnie, wiesz, przyzwyczajony, żebym sobie pływał.
zrobię to po mojemu po prostu. Owszem, dłuższa droga, ale... Ale po prostu lepiej będzie po mojemu. Ło! Lekka ścinka. O, piep znalazłem. A ja zbiorę... Czekaj, ja zbiorę skrzynkę, bo jest inna. Mogę ci ty ją przechodzisz nawet... przez ten? Czekaj, ja ci ją mogę nawet zaznaczyć, gdzie mniej więcej jestem. Dobra. Przyjdziesz tam? No jesteś gdzie nawet niedaleko. No tam. A, no to czekaj, to jest chwila. Zbierzemy drogi. Razem skrzynię. Bo miałeś też zabrać ten punkt na Madu, ale widzę, że już po prostu nie chciałeś tego wykonać. Nie, już płynąłem przez rzekę. Dobra, no jest tutaj skrzyneczka, ja już to zbieram. No. I suma, już ci mówię, stówka. Dobra, to sobie. Co to było? To nie ja. Nie, myślałem, że się tak kurde... Czekaj, żeby ci mieli... Czekaj, bo ja nie mogę wejść do tego. Wejdź, wejdź. Musisz jako wejść, no... Dobra. Dobra, git. I masz tam skrzynię. I odznaczę ten punkt w końcu. Dobra. Stuwencja. Tak. Czekaj, teraz się pomęczę trochę. Aha, no to musi być chyba w sumie tak. Okej, okay, działa. I tu do wybicia. Ale piękna akcja. Mm. Dobra. To lecimy tam? No pewnie. To ja się wspinam gdzieś. Gdzie ja żem poszedł? Zbłądziłem całkowicie. Taki mały fail. A ona jest już niedaleko. No. Ale się zaczęła fajna muzyka, taka spokojna. Mnie się nic jeszcze nie zaczęło w tym rzeczy. Mhm. To może na szczycie tej wieży skończymy odcinek, co? Dobra. Niech będzie. Niech będzie, bo jak już mówisz, że chyba już niezbyt. Czekaj, co jeszcze zabić? A chciałem też go zabić. A, to sorry. Dobra, nie, dobra, dobra. Ja już tu skaczę. No nie, schowałem się, nie chciałem się chować. Ups. Wspinam się po bardzo wąskim budynku. O, dzwony biją. No powiem ci, że może być ciężko. Z czym? Ze wspinaczką. A co, jest bardzo oblegana? Nie jest. A tutaj jest też punkt widokowy. No mówię. Będziemy się wspinać po największym punkcie widokowym. Oluju. Dobra. Inaczej to trzeba zrobić. Że chyba nawet pokazywali, jak się wspinać do tej katedry. Bezpiecznie, rzecz jasna. Więc wiesz, za mną trochę. Piszk! Piszk! Dobra, ludzie teraz go zabiją. Dobra. Tu jest. Ty się już tam wspinasz? No tutaj jest linka. Można się przez nią dostać. Aha, ty... Tak? Ty po swojemu. Widzę. Tu zamek, gdzie jeszcze nie mogę. Hmm. Tak trochę tutaj te drzewa przeszkadzają. No ale daję radę. Sobie. Mam nadzieję, że we żadną framugę nie wpadnę. No ja mam nadzieję, bo wiesz, nie chcę takiej sytuacji powtarzać. Jest to naprawdę nieciekawa sytuacja. Dobra, widzę, że ty jesteś już nieco wyżej. Ja się pomęczę trochę ze spinaczką. Ja tu kombinuję, jak tu wejść. Oluju, nie skacz tam. Czemu? Co? Nie, nie, nie. Mówię do tego. Do mojego bohatera. O, jak on tu skacze cały czas. A, ty już tam jesteś wyżej. Aha, no ja myślałem, że ty jesteś wyżej. No przecież ty jesteś wyżej. Bo w sumie jesteśmy na równi. Ty gdzieś tam jesteś ten. No nie mogę. O Jezu.
Nie mogę w ogóle jakoś doskoczyć, nie wiem czemu. Ja nie mogę znaleźć miejsca, gdzie mógłbym wyjść. Nie gadaj, żeś się znowu zbudował. Nie. A. Mówię o... Kurde, ale się tu ciężko wspina. Ej, mój bohater stał? No. I nagle się przewrócił. Dobra, już wiem jak to robić. Dobra. Wiesz jak wyjść? A co, zbugowałeś się? Nie. Nie zbugowałem się. A tu jesteś, dobra. Kurde, tylko jak... No właśnie popatrz, nie można wyjść. Bo on od razu odskakuje od tego. Zaraz znajdziemy sposób na tą wspinaczkę. Coś na pewno jest. Skoro jest ten checkpoint, trzeba się dobrze rozejrzeć po prostu. Się w końcu znajdzie to, czego szukamy. Może tu będzie jakaś lina albo coś. Nie ma. Czekaj. Będę sprawdzał dokładnie. A, widzisz, pod tymi i pomiędzy... Tak jest ta szyba, ta jakby. Aha. I to czarne. Czekaj, no tutaj jest. Chodź pode mnie. Widzę już. No. Dobra. To gdzie jest ten punkt widokowy? Jest na drugiej wieży. No to dostaniemy się tam. Dobra. Co to tam dla doskoczymy, nas? A jest. Czekaj. Dobra, czekam tam na ciebie. No, dobra. I tu się może pożegnamy w jakiejś, nie wiem... No, dobra. Takiej fajnej. Okej, jestem. Czekaj, myślałem, że nie doskoczę. Czekaj, zsynchronizujemy obaj, ale nie skaczemy tak, jakbyśmy mieli teraz. Tylko się po prostu stawimy. O, i tak nawet fajnie też może być. No. Ale nie skaczemy, tylko po prostu się ustawimy, dobra, po obu stronach tej deski. Deski. To co, to kończymy? No to skończymy, czekaj. Tylko się ustaw po jednej stronie, a ja po drugiej. I odświeżyliśmy katedrę Notre Dame. Odsuń się. Weź wyjdź. Dobra. I ty się ustaw. Czekaj. Właśnie ja tu stoję, a ty się ustaw po drugiej stronie. Dobra, czekaj, tylko żeby mnie spał. No właśnie, żeby było nas widać. Dobra. No to dziękuję bardzo za obejrzenie drugiego odcinka w trybie koopa. Właśnie zobaczyliśmy, wspinaliśmy się chyba z 5 minut albo do 3 minut do tej naszej katedry na samym szczycie. Nie wiem, tak myślę, że będziemy nagrywać na dzień może po 2 odcinki kooperacyjne, może 3, zobaczymy jak nam czas pozwoli, bo ja bym chciał już też to wyrenderować i wam wysłać. Więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ją ocenić, skomentować i zasubskrybować. Wyjmij broń, proszę cię. Dobra. I na razie tworzymy duetową paczkę. Czekamy na jeszcze na jedną osobę, a ostatnią osobę możemy ewentualnie potem poszukać. No więc trzymajcie się na razie i jeszcze może zrobimy skok wiary. To co, to ja pierwszy czy ty pierwszy? Obaj, jednocześnie musimy to zrobić. Tylko nie tak, tylko po prostu nie z tego czubka, tylko po prostu tak stałeś. Tylko po drugiej stronie. Dobra. I teraz skacz. 3, 4. Cztery. Jeps! Ty lecisz za mną? Tak. You are ready to fight.